Kuchnia regionalna czy kuchnia globalna? Regionalna. Jest, dużo mówi o miejscu, dużo się można dowiedzieć. Jakiś ulubiony region w Polsce? W Polsce? No. Nie. Popularne restauracje czy nieznane miejsca? Nieznane miejsca. A dania mięsne czy dania wege? Mięsne. Jedzenie na stacji benzynowej czy gotowanie dania z marketu? Jestem takim człowiekiem, który jak nie ma tego, co lubi, to będzie chodził głodny. Sieciowy kebab czy McDonald's? Jestem takim człowiekiem, który jak nie ma tego, co lubi, to będzie chodził głodny. Czyli dalej, trzyma się tego. Okay. No teraz będzie bardzo trudne, uważaj. No. Sernik z rodzynkami czy bez rodzynek? Ja jestem tolerancyjna, nie wykluczam żadnego sernika. Magda Gessler czy Mateusz Gessler? Magda. Płatki do mleka czy mleko do płatków? Płatki do mleka. Muszą być chrupiące, co takie z góry. To Okej. lepsze. A majonez winiary czy majonez kielecki? Kielecki. Poszło. Dobra. Dobrze, to teraz bym Cię chciała zaprosić do tej części, gdzie ugotujesz. Przypomnij, co to będzie. Cacio e Pepe. To lecimy. Bardzo prosty makaron. Witamy w naszej kamperowej kuchence, która jest maleńką kuchenką, więc ugotujemy danie złożone z trzech składników. Uprażymy tylko trochę świeżego, świeżo mielonego pieprzu. Och, już czujemy. Jest. Jest dobrze. Dodajemy ten nasz ugotowany wcześniej uprzednio makaron. A w miseczce mamy... Uż ty. Pecorino Romano z wodą spod makaronu. I to jest wszystko, co jest nam tutaj potrzebne. Dopuszczasz jakiś inny ser niż pecorino Romano, czy to...? Parmezan może być. Okay. Ale tak już, żeby było bardzo prawilnie, tak jak w Rzymie, no to, to pecorino Romano. No i to ale jest... zapach. I zaraz dodamy jeszcze więcej pecorino romano na talerzu. Dodamy jeszcze ciut pieprzu i to jest wszystko. To jest bardzo dobre danie z kuchni rzymskiej, czyli Lazio. Kuchnia rzymska co do zasady jest kuchnią biedną, to taka prawdziwa. I oni mają sporo tego rodzaju pysznych rzeczy. Dobra. Proszę bardzo. I teraz jeszcze, oczywiście, ależ oczywiście, i pardąsik, świeży pieprz. I to jest wszystko. Bardzo fajnie. I powiem Ci, że ten pieprz rzeczywiście mocno podbija smak. Prażony mówi się później dużo. Jeszcze. Tak, jest rzeczywiście przesyt pieprzu. Super. Przesyt? No się dosyć. Uważaj, uważaj, co mówisz. Ja jestem wrażliwa na słowa. Magdo, bardzo dziękuję Ci za Twój czas, za to, że przyszłaś, przyjęłaś zaproszenie, za to, że przygotowałaś bardzo smaczne danie. Proszę Cię, uprzejmie, było mi szalenie miło. A Was, słuchajcie, proszę o pozostawienie komentarzy, subskrybujcie, ponieważ przed nami kolejne bardzo interesujące osoby. Zapraszam, bądźcie na bieżąco.